1993 roku zadzwonił do mnie Krzysztof Wielicki i zaproponował udział w wyprawie na Cho'oyu i Shishenpangwe. Do tej pory nie wiem, skąd miał mój numer telefonu. Na tej wyprawie poznałem wspinacza idealnego, takiego, który może pokonać każde trudności w górach. Krzysztof to bardzo wszechstronny alpinista. Jako piąty człowiek na świecie zdobył wszystkie 8-tysięczniki. Na 6 z nich wszedł samotnie. Jako pierwszy człowiek pokonał 8-tysięcznik w ciągu doby. Po śmierci Andrzeja Zawady jest uznawany za jego spadkobiercę i to on organizuje największe narodowe wyprawy. Sierpnia 1996 roku Krzysztof Wielicki zdobywa swój 13 ośmiotysięcznik K2. Do korony brakuje mu już tylko wejścia na Nanga Parbat. Wyrusza tam bezpośrednio spod K2. Na miejscu ma działać polska ekipa. Niestety, zła pogoda wówczas tam panująca zmusza Polaków do wcześniejszego powrotu. Wielicki staje sam pod swoim ostatnim ośmiotysięcznikiem. No i miałem taki też dylemat znów teraz. Jestem sam, 14 szczyt do zdobycia. Co robić? Czy rezygnować? Jeszcze miałem taki hamulec w postaci listu. No i Zawada tam oczywiście pisze: Krzysztof, nie wygłupiaj się. Tylko żeby ci do głowy nie przychodziło, że gdzieś tam idziesz, poczekaj, za pół roku pojedziemy razem, zimą, zdobędziesz ten swój 14 szczyt. Nie wiem, do dzisiaj nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego tę decyzję podjąłem. Wydawało mi się, że wchodzę w taką pułapkę. Bo tak najpierw taki odważny, co idę, spróbuję, nie? Potem te wątpliwości narastają i człowiek zaczyna szukać jakichś takich, no prawda, powodów, że jednak coś tam nie tak. I oczywiście oglądałem się do tyłu, patrzyłem na chmury, a tu nic. Po prostu taka żyleta, taka pogoda jak nigdy w górę. Krzysztof Wielicki ostatecznie decyduje się na samotną próbę wejścia na szczyt. Cały sprzęt musiałem ze sobą mieć, wspinaczkowy, do gotowania, śpiwo, etc. Jeden zostawiłem, w końcu wspinałem się z jednym plecakiem. Trafiłem na ślady z wyprawy. Te ostatnie odcinki to są pionowe skały, na szczęście tam były kupę linii, jakiś drabin. Ale z ciężkim plecakiem to dosyć jest ciężko. Doszedłem do gniazda orłów. Tam na wysokości ponad 5000 metrów, po 24-godzinnej wspinaczce non-stop, przeżywa pierwsze trudne chwile. Wyrósł mi taki trzyrak na brodzie i no mnie strasznie bolał, tak pulsował mi, bolało mnie to i... To też mógłby właściwie być powód, mogłem sobie znaleźć powód, o mam trzyrak, nie wspinam się, no ale gdzie tam trzyrak, jaki problem, nie? Miałem apteczkę, więc doktor mi zostawił jakiś antybiotyk, zawinąłem sobie go w tą ulotkę i sobie pomyślałem, że będę tak sobie codziennie brał po jednej, ale potem przeczytałem, że tam najpierw się bierze dwie, a potem co 8 godzin po jednej. No jak sobie wyliczyłem, że jak 4 dni w ścianie, to coś tu mi brakuje tych tabletek, nie? Więc poszedłem taką metodą na całość i po prostu zjadłem wszystkie 4. Nie wiem, kompletnie mi się urwał film. Wierzę w to, że urwał się, a jednocześnie mi się wyświetlił. Wierzę w to, bo gdzieś czytałem w literaturze, że w takich różnych sytuacjach człowiekowi życie się całe przewija. Ja w tych 24 godzinach przewinął mi się cały film od dzieciństwa. Sceny sobie przypomniałem, których nigdy bym sobie nie przypomniał. Wielicki nie poddaje się jednak. Choć wie, że jest to spore ryzyko, że w razie jakiegokolwiek problemu nikt nie przyjdzie mu z pomocą, postanawia iść na szczyt. Zostawia namiot, mając nadzieję, że uda mu się znaleźć jakiś pozostawiony przez poprzednie wyprawy.
I rzeczywiście miałem szczęście, bo gdzieś na 7200 spotkałem, zauważyłem pod takim serakiem, czyli lodowym takim wafelkiem, że linka gdzieś tam idzie do śniegu. I pomyślałem, że coś tam musi być. Zresztą kopałem, żeby się ewentualnie tam schronić i rzeczywiście odkopałem kalenicę namiotu, naszego namiotu od kolegów, którzy byli przede mną, miesiąc przede mną. Co prawda było to wszystko złamane, ale zszedłem tam gdzieś, się zsunąłem do tego namiotu i miałem schronienie w każdym razie i tam gotowałem herbatę. Powyżej tego obozu teren staje się coraz bardziej skomplikowany. Wielicki nie zna za dobrze topografii tego miejsca. Na olbrzymiej przestrzeni nie wie dokładnie, gdzie się znajduje. Wie jedynie, że musi iść do góry. I udaje mu się. 1 września 1996 roku staje na szczycie. Tym niesamowitym, samotnym wejściem zdobywa koronę Himalajów. Jest 5. człowiekiem na świecie, któremu to się udaje. Miałem wielki strach, jeśli chodzi o zejście, ale wiedziałem, że jak już tu jestem, to już na pewno sobie teraz dam radę zejść. Muszę po prostu. Dla mnie było takim wspaniałym momentem, kiedy zjechałem w końcu tą ścianą na dół i na lodowcu czekał już na mnie ten nasz przewodnik Manam, który oczywiście zrobił serię z kałasznikowa na powitaniu. Tam każdy broń nosi, to jest normalne w tej dolinie. Pogratulował mi. Ja sobie myślę, skąd on może wiedzieć, że ja byłem na szczycie? A on mówi, no wiesz, tutaj my cię obserwowaliśmy. Okazuje się, że oni mieli lunetę. Mnie przez te 4 dni prowadzili cały czas aż do szczytu. I miałem świadków ze wsi, tych wieśniaków. Myślę, że dla nich byłem przynajmniej bohaterem tam, bo oni chyba w pierwszej chwili myśleli, że no jestem albo niezrównoważony, albo no bo kto przychodzi pod ścianę z plecakiem i tak mówi, tu pójdę, nie? Więc, ale ponieważ mi się to udało i oni uwierzyli, że rzeczywiście byłem na szczycie, to no, zrobiłem tam na nich dosyć duże wrażenie. Myślę, że mógłbym zostać sołtysem tam w tej wsi, ale nie zamierzam. Samotne wejście na Nanga Parbat, no to ja uważam, że było naprawdę super ryzykowne. I myślę, że tak z punktu widzenia czysto alpinistycznego, to naprawdę był jeden z największych sukcesów takich indywidualnych. Była to jednoosobowa wyprawa, on szczyt bardzo trudną drogą zdobył naprawdę w ciągu tygodnia. Krzysiek jako indywidualista oczywiście, no to można by go umieścić na najwyższej półce światowego wyczynu. Dlatego, że to, co wykonywał indywidualnie, no to wielu ludzi mogłoby o tym pomarzyć. Mówi się o Wielickim, że ma motorek, że jest nie do zatrzymania. Ja to trochę nazywam inaczej. On może nie ma motorek, ale ma płuca. Ma taką budowę ciała jak ptak, że 80% powierzchni ciała zajmują płuca. Rzeczywiście no, jest fenomenem na skalę światową, jeżeli chodzi o swoje zdolności poruszania się na wysokości i ma kondycję niesamowitą. Jego motywacja do wejścia na szczyt no, jest nieprawdopodobna. Krzysztof jest w pewnym sensie spinaczem doskonałym. To znaczy spinaczem, który potrafi przeżyć w bardzo trudnych warunkach. Spinaczem, który się niesamowicie szybko wspina i porusza w górach.
cechą taką znamienitą Krzyśka jest to, że zawsze marzył, myślał o tym, że te wyprawy, które organizował, nigdy nie były jakieś takie trywialne, prawda? To przeważnie był jakiś cel sportowy, nadwyszukany. Tematów różnych w górach jest tak wiele i tak wspaniałych, że jest miejsce dla wszystkich. To już jest sposób na życie, nie? To już, jak już raz się tak wybierze, to człowiek ciągle będzie wracał. Kolejne plany, niezależnie od tego, czy ktoś wejdzie, czy ktoś nie wejdzie, to następne się urodzą natychmiast, bo jest fajnie w górach, nawet wtedy, jak się zbiera cięgi. Krzysztof urodził się daleko od gór, w małej wsi w Wielkopolsce. Tam dorastał i, jak wielokrotnie powtarzał, uczył się życia w zgodzie z przyrodą. Na wsi byłem takim uprzywilejowanym dzieckiem, bo mieszkałem na wsi, ale nie mieliśmy gospodarstwa, tylko w szkole mieszkałem, bo ojciec był nauczycielem, kierownikiem szkoły, więc nie miałem obowiązków, a miałem przywileje wiejskie, czyli las wokół, pola, latawce, no, zabawy. Czyli generalnie byłem blisko przyrody i potem chyba bardzo wcześnie jednak zetknąłem się z harcerstwem. W harcerstwie bardzo szybko, jako młody harcerz, prowadził tak zwaną pionierkę, co w harcerstwie tamtych lat 60. było bardzo znaczące, ponieważ na obozy harcerskie jeździliśmy w lasy nieprzygotowane do tego typu działalności, w związku z tym trzeba było sobie przygotować zarówno miejsce do spania, jak i do gotowania, kuchni i tak dalej, czyli tak zwana pionierka. Pomimo młodego wieku dość szybko zostaje drużynowym. Swoją działalnością i umiejętnościami zdobywa autorytet nawet u starszych od niego harcerzy. To był urodzony przywódca. Ambitny, z dobrym pomysłem, a przede wszystkim z poczuciem humoru. To nie było takie smutne i kapralskie przywództwo, tylko takie naturalne, ale zdecydowane. Teraz kupuje się, prawda, przygoda. Wtedy trzeba było ją sobie samemu stworzyć. Trzeba pójść do lasu, spać gdzieś tam w szałasach, na drzewach. To polegało jednak na wyobraźni. Ze wspinaczką Krzysztof Wielicki spotyka się na studiach na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Na tym samym wydziale co Wanda Rutkiewicz, Wojtek Kurtyka czy Bogdan Jankowski. Na początku działa w klubie turystycznym. Podczas jednego z wyjazdów zauważa wspinających się ludzi. Wraz ze swoimi kolegami postanawia także spróbować swoich sił. Przyjechaliśmy bez liny, no więc jakąś tam wybrałem sobie skałę, nie wiem, 8-10-metrową. Zacząłem się wspinać i w pewnym momencie już byłem gdzieś tam powyżej połowy skały, za daleko, żeby skoczyć, bo już z 5 metrów to już jest odległość. Do góry jeszcze ze 3 metry i wtedy właśnie poczułem taki tak zwany telegraf, czyli drżenie rąk i nóg, i to wyzwala emocje. No i oczywiście pokonałem te ostatnie 3 metry, wszedłem na tą skałę i to był taki moment decydujący o tym, że pomyślałem, że to jest to, czego człowiek szuka, czyli adrenaliny, emocji. Byłem tak głodny wspinania, że my wspinaliśmy się w każdej porze, czy padał deszcz, czy nie padał deszcz, no bo to każdy wyjazd to okazja, żeby 2 dni spędzić, sobota, niedziela w skałach. I któregoś dnia pojechaliśmy w kwietniu, to było właśnie z tymi moimi kolegami z wydziału, wspinać się w skałach było niewielu ludzi, bo 4-5 osób tylko. Krzysiek w czasie tych wypraw, w Sokoliki głównie, odpadł ze ściany. I po prostu złamał żebro i był w gipsie. Ten wypadek nie zniechęca młodego wspinacza. Wielicki chce wspinać się coraz więcej i coraz lepiej. I tak też się dzieje.
znacząco wyróżnia się z całego pokolenia młodych wspinaczy. W 1974 roku jedzie na wyprawę klubową na Kaukaz. Tam zdobywa szczyt Dychtał. Styl, w jakim tam się wspina, zaskakuje nawet bardziej doświadczonego wówczas alpinistę Mariana Bałę. Rozmowie ze mną już na dole, że pewnie mu wydam złą opinię, bo tam w jednym miejscu wszedł na taką lodową ścianę bez asekuracji, bez raków. No, wydawało mu się łatwa, ale taki kawałek, ja go tam okląłem odpowiednio, no pewnie, że wydam za nim złą opinię. A ja mu powiedziałem, Krzysiek, nie mogę wydać o tobie złej opinii, bo jesteś znakomity. Wyniki, jakie Krzysztof osiąga w Kaukazie i Hindukuszu pod koniec lat 70. zostają zauważone przez Andrzeja Zawadę. Zaprasza on Wielickiego na wyprawę na Mount Everest, ale nie tę zimową, lecz wiosenną. Na szczęście dla Krzysia, ale i dla całego naszego środowiska, z listy na zimową wyprawę wypada 3 doświadczonych himalaistów. W listopadzie dowiedziałem się, że Andrzej jednak zmienił zdanie. Musiał dobrać do składu kogoś ze składu wiosennego, no i wybrał mnie ku mojej radości, ponieważ gdybym miał do wyboru, wolałbym zimą się wspinać. Tak prawdę mówiąc, ja się bardzo cieszyłem, że tam jadę, ale wiedziałem, że będę pracował, czyli poręczowanie, noszenie, wspinanie. I tak się potem okazało. Ja cały czas właściwie byłem na przodku, tak zwanym. To jest dopiero 2 wyprawa Wielickiego w Himalaje. Razem z Leszkiem Cichym są tam najmłodszymi uczestnikami. Podczas pierwszych dni w bazie, pierwszych wyjść do góry, nikt jeszcze nie przypuszcza, że staną się jej najważniejszymi bohaterami. Pierwsze poręcze, pierwsze wysokości osiągałem z Zygą, z Wańkiem Piekutowskim, ale zawsze byłem na czele. Czyli to mi dało do zrozumienia, nie w tym sensie, że ja wejdę na szczyt, tylko że się dobrze spisuję jednak w górach wysokich, że jest to aura, która mi sprzyja, środowisko, które mi sprzyja. Pomimo 2-miesięcznej walki Polakom nadal nie udaje się zdobyć szczytu. Nieubłaganie kończy się termin pozwolenia. Zawada stara się o jego przesunięcie. W tym czasie zarówno Krzysztof Wielicki, jak i Leszek Cichy działają w osobnych zespołach. Powinniśmy zejść do bazy, odpocząć 3, 4, 5 dni i próbować swoją kolejkę, żeby atakować szczyt. W międzyczasie mieli inni koledzy próbować atakować szczyt. Nagle dochodzi do nich wiadomość, że Nepalczycy zgadzają się na to, aby akcja szczytowa mogła trwać tylko 2 dni dłużej, do 17 lutego. Mimo że mieszkaliśmy w osobnych namiotach, rano budzimy się z myślą i przekonaniem, zupełnie niezależnym, że musimy zostać. To było nasze pierwsze związanie się. Myśmy wcześniej ani razu nie wyszli razem na Everest, ale tak sytuacja się wytworzyła, że tylko my mogliśmy pójść. No więc ja, mimo że miałem już po odmrożeniach, po napurnie, palce całkowicie we krwi, już na to nie zważałem. Poczuliśmy taki wiatr w plecy, że o, tylko my możemy to zrobić. Być może to też było powodem pewnej takiej, nie wiem, determinacji naszej. Przecież mogliśmy powiedzieć, sorry, ja mam palce pokrwawione, muszę zejść, odpocząć, sorry, nie idziemy, nie? Ale poczuliśmy też, że jest to szansa. Przy czym ani chyba Leszek, ani ja nie sądziliśmy, że taka szansa dla nas tam w ogóle osobista, wielka. Nam się wydawało, że tylko od nas zależy los wyprawy. Jednak Krzysztof Wielicki wraz z Leszkiem Cichym ruszają do góry. 16 lutego dochodzą do obozu 4 na wysokości ponad 7900 metrów. Temperatura w namiocie sięga minus 42 stopni. Następnego dnia, 17 lutego o 6 rano, rozpoczynają akcję szczytową.
wiało oczywiście, potężnie wiało, ale wiedzieliśmy, że to są ostatnie godziny, kiedy możemy zrobić coś dla siebie, dla alpinizmu. Na szczyt jakoś wchodziliśmy w takiej euforii, można powiedzieć. Właściwie mieliśmy klapki na oczach, wiedzieliśmy, musimy wejść. Okazuje się, że jest to najtrudniejszy odcinek na całej trasie. Świeży śnieg przysłania oblocone miejsca i w każdej chwili może oderwać się od skalnego podłoża. Na grani potworzyły się ogromne nawisy, które mogą odpaść w każdej chwili, porywając himalaistów. W takiej sytuacji powinni używać asekuracji, ale to znacząco spowolniłoby ich działanie. Nie mogą sobie na to pozwolić. Muszą wejść na szczyt jak najszybciej, aby przed zmrokiem dotrzeć do namiotu. Podejmują to ryzyko i udaje im się. O godzinie 14:25 Wielicki i Cichy stają na szczycie najwyższej góry świata. Jako pierwsi ludzie na świecie dokonują tego zimą. Gdzie jesteście, odbiór? Na szczycie! Na szczycie! Sukcesy wspólny! Wspólny! Dziękuję wam w imieniu całej wyprawy, naszego kraju. Dziękuję wam. Uważajcie, chłopcy! Gdyby to nie były wy, to chyba byśmy nie weszli. Tego lutego bohaterowie dochodzą do bazy. W końcu są bezpieczni. Jak się ogląda film o zimowym zdobyciu Everestu, gdyby to nie był Everest, jest ostatnia scena filmu, kiedy schodzimy z Everestu do bazy, wszyscy nas witają, jest kadr zatrzymujący Krzysztofa. Krzysztof tam wygląda z podkręconym wąsem, autentycznie jak Wołodyjowski, prawda? Z tą samym błyskiem w oku, z takim zadziornością, z taką, prawda, no nie chcę powiedzieć lekkim, ale z takim, chłopaki, zrobiłem to. W karierze każdego himalaisty jest tak, że kiedy osiągnie jakiś spektakularny sukces, jego akcje natychmiast rosną. Tak było i z Krzyśkiem po zdobyciu przez niego Mount Everestu zimą. Tym wyczynem zapisał się do elitarnego klubu najlepszych himalaistów świata. Coraz więcej osób chciało się z nim spinać, coraz więcej ekip zapraszało go do udziału w swoich wyprawach. Po zdobyciu Mount Everestu zimą, jak gdyby poczułem pewność siebie, że jednak góra wysokiej powinien się dobrze czuć, że to jest moja domena, czy moje środowisko naturalne, góry wysokie. A góry wysokie wiążą się z czasem. To znaczy, że trzeba długo mieć dużo czasu na to, żeby wyjeżdżać. Wielicki podejmuje ryzykowną decyzję. Zwalnia się z pracy w fabryce samochodów małolitrażowych i rozpoczyna pracę w klubie wysokogórskim. Podejmuje tę decyzję, choć jego żona jest w ciąży z trzecim dzieckiem. Przechodząc do klubu wysokogórskiego, rozpoczęliśmy nową działalność gospodarczą, można powiedzieć. Ona była bardzo prosta, ponieważ do niej nie trzeba było wielkich studiów, nie trzeba było doktoratów nawet robić, wystarczyło wałek. Taki do malowania, farby trochę, puszka i chęci. No i trochę sprzętu alpinistycznego, który nam nie był obcy, więc mogliśmy w ten sposób zarabiać pieniądze głównie na wyprawy. Te prace na wysokości
dawały nam szansę wyjazdu. I to był taki czas radosnej twórczości, jak mówimy. To paradoks w ogóle, bo sytuacja w Polsce była bardzo zła, a Alpin zmiał się bardzo dobrze. I za tą właśnie sprawą, że mogliśmy stosunkowo łatwo zdobyć środki. A te środki, ja bym to nazwał takim cichym sponsoringiem zakładów państwowych. Zdarzało się, że pracowaliśmy 2-3 miesiące w roku. Ale w ten sposób wystarczało nam środków na to, żeby wyjechać w góry. Życie, że tak powiem, rodzinne wtedy można było zabezpieczyć, nie wiem, sumą $50 miesięcznie. Także z kolei te środki można było przy okazji wypraw zdobyć. Wystarczyło sprzedać jedną kurtkę puchową i już były środki na cały miesiąc życia. W 1984 roku wyrusza na wyprawę Gliwickiego Klubu Wysokogórskiego na Brodpik. Towarzyszy im para Wojciech Kurtyka i Jurek Kukuczka, którzy zamierzają dokonać jako pierwsi ludzie na świecie trawersu trzech wierzchołków Brodpika. Wielicki nie przypuszcza nawet, że to, czego sam tam dokona, przejdzie do historii światowego himalaizmu. Miałem świadomość, że tak wybitna postać jak Krzysiu Wielicki o tak ogromnych możliwościach potrzebuje jakiegoś celu. Przekazałem mu cel, który był moim marzeniem do spełnienia. Kompletnie po prostu realizacją z innej beczki, z innego świata. Otóż do tej pory nie było zrealizowane przejście na żaden ośmiotysięcznik non-stop, od podstawy ośmiotysięcznika do wierzchołka. Brodpik jest niemalże idealną górą do takiego wyzwania. Droga wiodąca na szczyt wymaga szybkiego pokonywania wysokości. Którejś nocy postanowiłem spróbować. Wyszedłem przed północą, ale przyszły chmury, zupełnie się zasłoniła cała góra i bałem się, jak gdyby, że gdzieś po prostu pobłądzę albo nie wrócę. Nie było traserów i pomyślałem sobie, o nie, wracam. Kilka dni później akcję rozpoczynają pozostali uczestnicy tej wyprawy. Janusz Majer, Ryszard Pawłowski i Walek Fiut. Krzysztof Wielicki zostaje w bazie. Nadal chce spróbować wejść non-stop w ciągu jednej doby na szczyt. Rusza 3 dni później. Myśmy spali w obozie trzecim w tym dniu, jak on w nocy startował z bazy. Myśmy weszli na wierzchołek w trójkę, Rysiek Pawłowski, Walek Fiut i ja, o godzinie 15. Schodziliśmy na przełęczy, żeśmy spotkali Krzysia i on wszedł na wierzchołek jakąś godzinę po nas. To dopiero drugi zdobyty przez niego ośmiotysięcznik. Jednak ponownie zapisuje się w historii światowego himalaizmu. Nikt wcześniej nie zdobył ośmiotysięcznika w ciągu jednej doby. Byłem bardzo zadowolony, bo to jednak taka pewna bariera została złamana. A w każdej dziedzinie, tak i w alpinizmie, liczą się przede wszystkim te wydarzenia, które coś wnoszą nowego do historii, które łamią pewne bariery. To tak jak Messner pierwszy wszedł bez tlenu na Mount Everest, było pewne złamanie bariery, prawda? Ale co to oznacza, że człowiek wiele może. Pomyślę, że natychmiast wszyscy wchodzili, wszyscy, przynajmniej na sportowych wyprawach. Bez tlenu i w lepszym stylu nawet. Jego kariera nabiera tempa. Coraz więcej czasu spędza w Himalajach, coraz rzadziej bywa w domu.
że ona przyjęła taką postawę gdyby realizacji się przez drugą osobę, czyli wydaje mi się, że dla niej moje wspinanie było częścią naszego wspólnego życia. Rozumiała, że ja bez gór będę inny. To jest coś takiego, że trzeba umieć zaakceptować, że ktoś ma jakąś pasję i dzięki tej pasji jest taki, a nie inny. Ten moment opuszczania domu jest dosyć trudny. Dzieci, jak są większe, zaczynają rozumieć, o co tu chodzi. W tym wspinaniu to nie jest tylko opuszczanie domu, to w naszym domu bywali Kukuczka, rodzina cała, i Wanda, i inni. I dzieci rozumiały, że ci ludzie byli, ich nie ma. Góry mi zabrały, wydaje mi się, jedną rzecz. Taką bardzo poważną, związaną z tym, że jestem ojcem dzieci. Zabrała mi możliwość uczestniczenia w niektórych fazach wychowania dzieci. Były momenty, gdzie powinienem być w domu. Mam na myśli dzieci, a mnie nie było. Nie jestem im to winien, ale na szczęście dzieci wychowały się dobrze. O Krzyśku istnieje wiele anegdot. Pamiętam podczas wyprawy na Czoju, jak wrócił z poręczowania i powiedział: za poręczowane można iść. W parę dni później poszliśmy z Mariuszem Spruttą i zobaczyliśmy, jak lina wisi swobodnie na przewieszonym seraku. Jak na to wejść, pomyśleliśmy. Obok było łatwe zbocze. Mariusz wziął po prostu linę i przewiesił na to łatwe zbocze. W ten sposób poznałem styl poręczowania Krzyśka. Jego nie interesowało, czy ktoś da radę, czy nie. On po prostu szedł do góry i koniec. Poruszaliśmy chyba się takim zespołem czteroosobowym przez lodowiec, który był dosyć mocno uszczelniony. Potem się zmieniliśmy tą trasę podejścia i Krzysztof, będąc chyba pierwszy albo drugi w zespole, no, wpadł do takiej szczeliny. Po prostu nagle nam zniknął. Wyciągamy go po tam dłuższej okresie czasu, bo wyciąganie ze szczeliny to nie jest taka banalna sprawa, nawet jaką ma się linę, ta lina wrzynająca się w krawędź i tak dalej, no ale wyciągamy go i Krzysztof z taką pretensją, używając jeszcze grubego słowa, mówi: dlaczego kurwa to tak długo trwało, prawda? Także Krzysztof nie tylko porusza się szybko, ale jest też taki, no, szybki w działaniu i wymaga też wszystkich tego typu działania od innych. Zawołaj tego szefa. Okej, super. Cześć. Cześć, Bogdan. Różne miał pseuda, między innymi jedno z nich był kapral na przykład, prawda? Czyli ze względu nie tylko małego wzrostu, ale był strasznie silną jednostką, zawsze lubił rządzić, kierował tymi wyprawami. Był niekiedy bardzo, bardzo ostry dla wszystkich, ale potrafił to robić w bardzo wesoły sposób, nigdy nie podnosił głosu. Ty zapomniałeś dużego plecaka? Taki mały mi wiesz, ja pierdolę. I ciężko, taki czołowy alpinista francuski. On niewiele rzeczy potrzebuje do tego, żeby się wspinać, tak? Jedzenie nie musi być dużo. Sprzęt minimalny. Plecak najlżejszy z możliwych. No, nie wszystkim to odpowiada. Krzysiek Wielicki jest postacią bardzo kontrowersyjną, budzi skrajne emocje. Jest tą jednostką, która jest bardzo zapatrzona w siebie. Bardzo zapatrzona w siebie, to co on robi, to jest najlepsze. Jeżeli ktoś się z nim zgadza, no to jest jego przyjacielem, jeżeli nie, to należy go potraktować jak Biedronkę, czyli wysłać do nieba. Jest to osoba, która pcha zespół do przodu.
Sytuacja, w której ludzie siedzieli w bazie, a on przychodził i mówił, no co, nie jesteście jeszcze w górach? Była na porządku dziennym. On po prostu nie uznaje czegoś takiego jak siedzenie w bazie. Zawsze miał wielką wolę i determinację wejścia na szczyt. Jeśli nikt z jego zespołu nie był w stanie wyjść z nim do góry, robił to samotnie. Tak jak podczas zimowej wyprawy na lotce w 1988 roku. W zasadzie planowaliśmy z Leszkiem i z Ingrid wchodzić, Andrzej miał bardziej nam pomagać. No ale oni zachorowali i znów była taka sytuacja, że albo rezygnujemy, albo spróbuję sam. No i podjąłem taką próbę samotnego wejścia na lotce. Grudnia dochodzi do obozu trzeciego na wysokości 7200 metrów. Namioty, które zostały założone dwa tygodnie wcześniej, są całkowicie zniszczone. Jednak Wielicki nie rezygnuje. Spędza noc okryty podartym namiotem. Następnego dnia powinien dotrzeć do obozu czwartego i tam spędzić kolejną noc. Jednak zmienia plan. Nie zatrzymuje się w obozie czwartym i rusza bezpośrednio na szczyt. W Sylwestra 31 grudnia dokładnie szedłem na lotce samotnie. Zejście było bardzo trudne, ponieważ musiałem dodać, że nie byłem sam, byłem z Gorsetem, także towarzyszył mi taki Gorset metalowo-gumowy. Dokładnie 3 miesiące wcześniej Krzysztof Wielicki miał wypadek w Himalajach Gerwaldu, na skutek którego uszkodził sobie bardzo poważnie kręgosłup. Lekarz, który w ogóle nie wyobrażał sobie, że mogę gdziekolwiek pojechać, dlatego lekarzowi nic nie powiedziałem, bo chyba nie wiem, co by mi zrobił. Po prostu uciekłem z tym gorsetem. I ten gorset, który oczywiście pomagał mi bardzo na wspinaniu, nie pomaga już tak w zejściu. Każdy krok w dół to wielki ból. Schodzi więc bardzo powoli. Co 20 kroków kładzie się na lodzie i odpoczywa. Wie, że nie może zasnąć, jednak czasami przysypia, traci świadomość. Jego sytuacja jest krytyczna. Na szczęście Leszek Cichy domyśla się, że Krzysiek ma problemy i pomimo choroby wychodzi do niego z pomocą. Spotykają się w obozie trzecim, skąd schodzą już razem. Lotce to 7-8-tysięcznik zdobyty zimą przez Polaków. Dodatkowo po raz pierwszy na świecie dokonuje tego zimą samotny himalaista – Krzysztof Wielicki. Wydaje się, że jego domeną są samotne wejścia, że to jest to, co daje mu największą satysfakcję, że w nich czuje się najlepiej. Ale nie jest to do końca prawdą. Dla mnie alpinizm to nie góra, ludzie w górach, bo to zjawisko tworzą ludzie. I ta podmiotowość gór, właściwie my tak trochę góry traktujemy podmiotowo, nie przedmiotowo, jest bardzo ważna. Jak również ludzie, którzy w górach przebywają. Dlatego warto pojechać po to, żeby być w zespole, żeby żyć w zespole, żeby razem działać, żeby razem płakać, razem się cieszyć i budować taką atmosferę wspólnego przedsięwzięcia. To jest dosyć trudne, ale wtedy, kiedy się zbuduje taką atmosferę, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to naprawdę taka wyprawa jest najwspanialszą. Generalnie wspinający się, ja to widzę również po sobie, ale po wielu ludziach, którzy się wspinają, strasznie wierzą w siebie, w swoje możliwości, że wszystko osiągną, że są w stanie zrobić, bo ta wiara zresztą jest potrzebna. Zresztą wydaje mi się, że ona jest takim motorem właściwie
sukcesu i działania w górach jest wiara, której ludziom sprzyjającym się nigdy nie brakowało. Nie może brakować w ogóle. Ktoś, kto ma, nie ma wiary albo ma lęk, to w ogóle nie ma miejsca. W 2000 roku umiera Andrzej Zawada, wielki kierownik polskich wypraw, twórca zimowego himalaizmu. Kolejną polską zimową wyprawę prowadzi Krzysztof Wielicki, człowiek, który zimą zdobył Mount Everest, Lhotse i Kanchenjungę. Człowiek, który samotnie wszedł na 6 8-tysięczników. Zostałem jakoś namaszczony przez Andrzeja. Chociaż formalnie nigdy takie słowa nie padły, nie mogły paść, bo ja wszyscy wierzyli w to, że Andrzej będzie żył. Ale ja jakoś tak poczułem i myślę, że nie mylę się, że Andrzej Zawada chciałbym, żebym ja to robił dalej. Nie wiem, był mi, mimo że no, mieszkaliśmy daleko od siebie, był mi jakoś tak filozoficznie bliskim człowiekiem. I wydaje mi się, że Andrzej wiedział, że ja to mogę poprowadzić i w jakiś taki sposób bardzo naturalny. To nie było żadnej decyzji, żadnych zarządów, żadnych w sposób naturalny, jak gdyby pomyślałem, żeby kontynuować jego dzieło, bo to uważam było jego pomysł, my tylko realizowaliśmy. Jednak zdaniem jego kolegów nie do końca jeszcze sprawdza się jako lider. Jego temperament, dobra kondycja, ciągłe parcie na górę sprawiają, że on nadal chce zdobywać szczyty. 76, mam wysycenia na tętno 100. No, 91, o kurde, 95. Co robi? 90. To co ty tu robisz? Ja wszystkich piję. No jakbym miał 105, to byłoby. Moim zdaniem Krzysiek Wielicki nie jest idealnym kandydatem na kierownika wypraw i przejęcia pałeczki po Andrzeju Zawadzie. I albo musi się jeszcze trochę zestarzeć i wtedy będzie mu to szło lepiej, albo niech zostanie jeszcze wspinaczem i wejdzie zimą na 1 albo 2 8-tysięczniki.